Kuchnia na miarę. Na miarę Twoich potrzeb. Wygoda, precyzja, nowoczesne rozwiązania, wysoka jakość materiałów. Kuchnia sercem domu. Zrobimy ją dla Ciebie. Na miarę Twoich oczekiwań. Wenus, Suwałki, ulica Podchorskiego 10. Zapraszamy. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Dariusz Woźniak, witam Państwa w kolejnym odcinku magazynu Zza Kółka. Jesień trwa na dobre. Piękna jesień zresztą w tym roku, choć dzisiaj troszeczkę wieje i chłodno, ale jak zawsze o tej porze roku warto pomyśleć już o wymianie opon na zimowe. Dlatego w dzisiejszym odcinku temat wymiana opon, czy już, czy jeszcze poczekać, na jakie opony się zdecydować, o tym właśnie porozmawiam dzisiaj ze specjalistą. Dzień dobry Panie Sławomirze. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Panie Sławomirze, mimo że jesień mamy tego roku, no bardzo ładno można powiedzieć, ale przed Pana warsztatem widzę już kolejki. I to najlepszy chyba moment na zadanie pytania, czy już należy po prostu zmienić te opony na zimowe? No tak, gdzieś już od tygodnia zaczął się ruch wymiany opon, dlatego że ci użytkownicy samochodów, którzy jeżdżą niewiele, czyli rano do pracy i wieczorem z pracy, więc ta temperatura jest już niżej 10 stopni, więc zakładamy te opony zimowe już, żeby później nie stać w kolejkach, żeby śnieg nas nie zaskoczył, zakładamy wcześniej oczywiście. Tak, wszelkie reguły mówią o tym, że właśnie jak ta temperatura około 7 stopni spada poniżej tej granicy, już należy właśnie myśleć o tej wymianie. Tak, wszyscy producenci opon są zgodni co do tej temperatury, tak jak Pan powiedział, 7 stopni na plusie. Tendencja spadkowa, czyli zakładamy opony zimowe, nie czekamy, bo tylko chłodniej będzie, a nie będzie już ciepło. Już lato było w tym roku. Też pewnie należy pamiętać, że ten 1 listopada jest to data, która w niektórych krajach jest datą wyznaczającą termin, gdzie opony muszą być założone. Tak, oczywiście. Nawet tutaj koło Suwałk Litwa, tak. Od 1 listopada wymagane są opony zimowe. Wchodzą oczywiście opony nowego typu, wielosezonowe, mają homologację jako opona zimowa, ale nie wszyscy to respektują. Zresztą taka wielosezonowa, czyli na lato i na zimę, to tak nie do końca jest pewne, czy ona zimą nam się spisze właściwie. Także uczymy się tych opon też. I tutaj właśnie uprzedził Pan moje następne pytanie właśnie o opony wielosezonowe, bo te zimy w tej chwili mamy troszeczkę lżejsze. No nigdy nie wiadomo, jaka nastąpi nas, jaka będzie następna, prawda? Dla kogo przeznaczone są te opony wielosezonowe? Te oponki wielosezonowe są przeznaczone przede wszystkim dla ludzi, którzy niewiele jeżdżą, czyli 5 do 10 tysięcy rocznie. Więc taki użytkownik po prostu, jeśli widzi, że warunki nie są sprzyjające, dużo śniegu napadało, ślizgawica, zostawia auto, jedzie taksówką czy ewentualnie MPK-iem do pracy, czy gdzieś tam coś pozałatwiać. Nie musi wyjeżdżać, więc po prostu auto zostaje. Natomiast ci, którzy dużo jeżdżą zawodowo, niezależnie od warunków pogodowych, no niestety zmuszeni jesteśmy zakładać opony zimowe, bo jednak musimy liczyć sami na siebie i na te opony, które mamy. No tak jak Pan wiedział, warunki, na których się poruszamy zazwyczaj, czyli jeżeli kręcimy się po mieście, prawda? To wielosezonowa może być rozwiązaniem. Może być rozwiązaniem, tak jak powiedziałem, dla tych, którzy mało jeżdżą, oczywiście jak najbardziej. A zauważamy tendencję producentów opon, że produkują coraz więcej tych opon. Oczywiście w Polsce nadal nie jest obowiązek używania opon zimowych, aczkolwiek należałoby tam zwrócić na uwagę na umowę z ubezpieczycielem, czy nie ma tam gdzieś drobnym różkiem zapisane, że jednak właściwa opona, czyli na zimę właściwą oponą jest opona zimowa. No właśnie, czy warto zajrzeć do ogólnych warunków ubezpieczenia. Dokładnie, tak. Autokasko, szczególnie naszego samochodu, tak. No bo OC mamy obligatoryjne ustalone.
Czy czasem właśnie przy jakiejś kolizji nie będzie przyczynienie się z powodu niewłaściwego ogumienia? Tak, i nie wypłacą nam wtedy całej szkody, tylko będą się migać od tego, także musimy na to uważać oczywiście. Też zapewne wiele osób, wiadomo, nowy sezon, też myśli nad zakupem nowego kompletu opon. Na co powinien zwrócić uwagę? No, zazwyczaj trzeba dopasować tą oponę do warunków, w jakich będzie użytkowane auto. A jeśli mamy gdzieś wyjazd poza suwałki, jakieś boczne drogi nieodśnieżone, to wiadomo, już nie patrzymy wtedy na głośność tej opony, tylko bardziej na skuteczność na śniegu, na jakimś błocie pośniegowym. Czyli ona musi być agresywna, w związku z tym na pewno będzie troszeczkę głośniejsza, ale skuteczniejsza i pomoże nam wyjechać z jakichś warunków takich nietypowych, bardzo ekstremalnych. Natomiast ktoś, kto jeździ długie dystanse, drogi pierwszego utrzymania, czyli czarny asfalt, możemy się pokusić o jakąś oponkę cichszą, łagodniejszą i wtedy należałoby dopasować do warunków, w jakich będziemy użytkować dany auto, dany samochód. No tak, i to jest bardzo ważne, szczególnie, że suwałki z suwałkami, ale okolice naprawdę potrafią być zasypane, kręte, stromizny. Tak, no wystarcza, że tam w ciągu tygodnia 2-3 dni większy śnieg, no i mamy paraliż. Nie jest to Warszawa, że 5-10 cm śniegu i tam już jest paraliż. U nas jesteśmy przyzwyczajeni do tego i raczej z tego, co zauważyłem, klienci wybierają bardziej agresywną oponę. Właśnie tak jak wspomniał Pan, nasze warunki suwarskie są takie ekstremalne bardziej, także pod tym kątem patrzymy. Czyli podsumowując, Państwo, wymierze, już? Już, tak jest. Także, Szanowni Państwo, chyba czas po prostu już pomyśleć o wymianie, no bo pogoda może nas zaskoczyć po prostu. Także ja dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję Panu, dziękuję Państwu. A Państwa zapraszam na ulubiony chyba przez Państwa moment, czyli znalezione w sieci. Zapraszam. This way. Let the kids get hurt anymore. There's no kids that are getting hurt, so. Thank you. Sure. Sure. Do you need the mic back or no? Tak jak Państwo słyszeli, decyzję należy podejmować już szybko, bo nigdy nie wiadomo, kiedy ta zima przyjdzie. Jakie opony wybrać, jeżeli przyszedł czas na wymianę, na nowe. Też wszystko uzależnione jest od terenu szczególnie. Jak często jeździmy, jak dużo, czy mieszkamy w mieście, czy za miastem. Bo tak jak Pan Sławomir wspominał, te nasze lokalne drogi naprawdę w różnym stopniu zaśnieżone mogą być nawet przez całą zimę. Ale też zawsze warto pamiętać, że opony zimowe zawsze lepiej założyć wcześniej, a zdjąć jak najpóźniej, żeby nie być zaskoczony warunkami na drodze. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka już za tydzień.